Dobra, gościa minięty, niestety nam boosta nie dało, ale na Grand Pincham styknie raczej. Łop! Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj przetestujemy sobie kolejny samochód. Kolejny nawet bardzo popularny samochód, czyli Dominusa. Bez przedłużania zacznijmy od meczu freestyle'owego. Ogólnie to muszę powiedzieć, że kiedyś Dominus był moim głównym autem. Jak jeszcze nie było w grze Fenka na samym początku, to tak naprawdę najwięcej pykałem Dominusem, najbardziej go lubiłem i tak dalej. Ale ostatnio właściwie go dosyć sporo nie używałem, więc zobaczymy, jak będzie mi się działo. Po meczu oczywiście zobaczymy też hitboxy, na koniec zagramy rankę do 1v1. I od razu tutaj na start jeszcze mogę zapytać, czy macie propozycję, jakim autem jeszcze możemy... O jakim aucie możemy jeszcze zrobić tego typu odcinek. Dobra, nie wiem, nie będę strzelał bezpośrednio. Ten ziomek w ogóle jakoś dziwnie owczy. A bo ja mam titla za Super Sonika założonego. Z Rambla bo z Rambla, ale dalej. Więc jest jak jest. Flip resety fajnie tym siedzą ogólnie, no ale to jest auto najczęściej używane właśnie w community freestylerów. Jeżeli ktoś lubi robić jakieś klipki i tak dalej, no to na pewno, może nie każdy gra akurat do minusa, ale każdy na pewno przynajmniej go sprawdzał. Możecie też dać znać, co wy o nim uważacie. Ej, trafiliśmy na ziemkę, co też tam próbuję sobie pofreestylować, fajnie. Nie wiem, co ten ziemek robi, chyba wyjdę z tego spotkania, bo... Dobra, jeszcze jeden strzał i jak nie będzie grał normalnie, to wyjdę. Bo tak to jest bez sensu w sumie. Okej. No nie wiem, on się nie rusza. Dobra, wyjdźmy z tego meczu. Albo on nawet wyszedł jako pierwszy, nieważne. Dobra, jest drugi ziomek. Chyba inny, w sumie nie skupiłem się na tym, jaki tamten miał nickname. Ale wydaje mi się, że inny w każdym razie. Takiego samochodu raczej nie miał. Dominus zasadniczo zawsze bardzo fajne miał mocne uderzenia. Mocne... tak jakby ma z tej fliki, pincze i tak dalej, więc do tych rzeczy powinien być bardzo fajny. No jego największą wadą, co zawsze była, to jest, że jest po prostu niski. I tam w niektórych sytuacjach rankingowych to jest na minus, ale zobaczymy. Dobra, spróbujmy pincha może. On niby jest w bramce, ale zobaczmy. No, to jest to. Mówię, że te pincze są potężne. Jak tylko są wyczute, to lecą jak armata. Nie do obrony praktycznie. Chyba, że ziemek się bardzo dobrze spodziewa i siedzi w bramce. Nie mam flipa, więc to nic nie będzie ciekawego. Dobra. Ziemek próbuje atakować. Też gra swoją drogą Dominusem, co jest ciekawe, bo w sumie rzadko się ostatnio na Dominusy trafia chyba. Okej, nie wiem, czy się nie odbije tragicznie. Okej, jakoś to jeszcze uratowaliśmy. I może Masty Flick zwykły, no troszeczkę mi piłka odleciała, ale przynajmniej jest gol. Okej, z narożnika. Spróbujmy może jakiś double reset przynajmniej. Ała, dostałem bumpa. Ej, to było niespodziewane w sumie. Okej, to teraz coś takiego. Masty Flick i nie sięgnę. Za mocny Masty. Mówię, tym autem są tak potężne Masty Flicki i tak dalej. Dobra, może spróbujmy Masty Flicka z ziemi zwykłego. Albo nie spróbujmy, bo ziomek był na to przygotowany akurat. O, jest bardzo dobra okazja, jego nie ma. Mamy piłę. Proszę, jeden. Nie, no nie siedzi mi totalnie. Kurde, najlepsze auto chyba do freestyle'u, a ja tutaj po jacerkę odwalam i mi nie wychodzi nic. Teraz będzie lepiej. A może ground pinch dla odmiany. No dobra, przynajmniej celny, ale nie było to za szybkie. Okej, strzelmy bramkę. Generalnie nie, no bardzo przyjemnie się uderza piłkę tym Dominusem. Stęskniłem się za nim tak naprawdę. Jest taki sympatyczny, no kurde, musicie nim zagrać. Zresztą myślę, że każdy gra Dominusem, bo wiadomo, to auto się doblokowywuje za Freako, więc każdy na pewno go testował, ale jest dosyć takie przyjemne. Dobra, nie jest to dobra piła, ale spróbujmy Cooksira. No, niestety, trochę za bardzo do lewej. Jakiś double tapik. Najzwyklejszy na świecie, dokładnie, siedzi. Chyba nie zdąży nas zblokować, to znowu podlecę sobie tutaj. Chociaż, co on, czeka na ziemi na mnie? Kurde, co to ma znaczyć? Nie wiem, jak się zachowywać, bo nie wiem, czy on nie wie, jak bronić, czy po prostu... A nie, on stał w miejscu, tylko tutaj się zaczął ruszać i mnie strasznie rozkojarzył, nie wiem. Nie, no na razie nie jestem zadowolony z tych prób, co robiliśmy, więc po tym meczu zobaczymy hitboxy i jeszcze jeden freestyle'owy pyknę. I potem dopiero rankeda, bo tak to... Czuję niedosyt, tak szczerze. Zdecydowany niedosyt. Dobra, ostatnia akcja w tym meczu. Proszę, zróbmy coś dobrego.
Nie, no i Misk Lig najgorzej na świecie. Dobra, wyjdźmy, zobaczmy hitboxy i zagramy jeszcze. Dobra, tutaj nie jest tajemnicą, że jest właśnie w grze zrobiony hitbox na bazie Dominusa, ale z tego co widzę, to tutaj z przodu co nieco wystaje. Prawdę mówiąc, myślałem, że tak jak w Octane, tam praktycznie wszystko się zgadzało, to tak samo będzie w Dominusie, a tutaj tak naprawdę trochę z przodu i trochę na górze jest przestrzeni wolnej. Także no nie wiem, oczywiście fajnie się gra Dominusem, ale taka tutaj trochę negatywne zaskoczenie. Dobra, ostatni mecz, żeby jakieś klipy władować i potem pójdę na rankę. Naprawdę czuję po prostu niepełną satysfakcję z tego, co strzeliliśmy do tej pory. Brakuje mi takiego typowego gola do intra, więc może zaraz coś siądzie. Chociaż z tego, co widzę, to... Okej, okay, nieważne. Dobra, ostatnia próba flip reset. No dobra, pewnie nie ostatnia, ale... Ale już ten... Nie wychodzą mi te resety do minusem dzisiaj. Dobra, gość ominięty, niestety nam boosta nie dało, ale na Grand Pincha styknie raczej. Ło, matko boska! Ile to leciało w ogóle, jakby to w top corner wleciało. I to byłby mój najlepszy pinch w życiu. No to jest właśnie Dominus, on jak już spinchuje, to leci taka buła totalna. Aż mnie kusi zapisać, ale nie mam plugina do sprawdzenia prędkości piłki. Kurde, jakie to było szybkie. Albo zapiszę i pobiorę plugin. Dobra. Może jakiś musty flick into double, albo ten jeszcze z resetem? Kurde, za dużo chciałem. Okej, okay, teraz chyba mamy trochę miejsca na mustiego, ale strasznie źle zrobiłem. Nie wina auto oczywiście. Kolejny ziomek przestał się ruszać, także no chyba to będzie na tyle, zaraz po prostu zobaczę powtórkę. No nie, no poddał się. Dobra, zobaczmy ile to na godzinę leciało. No i dobra, ogarnąłem ten plugin, widzicie teraz na dole na środku, fajnie to się pokazuje swoją drogą. Ile to leciało? 158. Dobra, szczerze myślałem, że trochę więcej, ale i tak bardzo szybko. Jakby to akurat wpadło w bramę, byłoby tak ładne jeszcze na to, że miałem tak mało tego. Nie no, wysokość była idealna. No mówię, trochę bardziej w lewo i byłby klip życia co najmniej. Dobra, mniejsza. Ostatni mecz, tym razem mecz rankingowy. Zobaczymy, jak tutaj nam pójdzie. No i dobra, mamy naszego przeciwnika, jest to Sliz. Tutaj powiem, że jeszcze takie dwie nieoczywiste wady dosyć do minusa są takie, że po pierwsze, ciężej się nim robi kickoffy, w sensie częściej się nim raczej przegrywa, ale ja oczywiście zawsze mam słabe kickoffy, więc to dla mnie to tam nie powinno robić aż tak dużej różnicy. Dobra, nie dajmy sobie strzelić. Ale druga jest taka rzecz na minus na pewno, że przez to, że tym autem się tak fajnie gra i w ogóle, to strasznie kusi nim freestyle'ować i latać na jakieś takie niepotrzebne zagrania. No ale po prostu postaram się tego nie robić. Dobra, zróbmy slow kick-offa. Okej, to oczywiście zapobiega w ogóle kontaktowi auta. Ale mocno kopnął, nie spodziewałem się. I niestety znowu mamy presję na sobie. W tym samym miejscu jest gostek co przy pierwszej bramce. I stracimy na 2-0 od razu. Co to się dzieje? Dobra. Kurde, jakoś niemiłosiernie przegrywam wznowienia na razie. Zbierzmy to, nie dajmy sobie strzelić. Kusi mnie, a dobra. Fliczek w prawe okno, nie no, idealny. Do flików też ten samochód jest kozacki, ale trzeba je mieć wyczute, bo jeżeli ktoś gra dużo Octane'em, to tak jak Bruce kiedyś gadał, ciężko się przestawić na inne auto, w sensie na inny hitbox. Oła, misklik. Najgorzej na świecie. Jeszcze mógłbym to chyba wybić do boku i wybiłbym, bo ziemek też skoczył opóźniony. No ale na miskliki to nic nie poradzę. Czasami się zasysa w rokecie. Okej. Okay. Dobrze, że się skusił. Mamy pustą bramkę. I strzelamy na 3-2. Strzelamy na 3-2. Ładnie. Dobra. O. Chyba wznowienie wygrane. Polećmy na... A polećmy na tego. Atak z powietrza może. Czemu nie? Tylko, że proszę zdążę. Nie, no dobra, koniec latania na to. Właśnie to jest to, że mnie strasznie kusi do minusem latać. A jak jestem w powietrzu, to już się reflektuje, że w sumie to przyoszczędziłbym trochę boosta w razie czego, żeby jakoś się cofnąć. No i nic z tego nie wychodzi. Ale na szczęście ziemek się wylał na wznowieniu. Dobra, zbieramy setkę. Cofnijmy się do defa. Spróbujmy się nie dać zniszczyć. Nie dać mu przyspieszenia zarazem. Okej, to jest obronione. Tutaj nas bumpuje, ale jakoś sobie dajemy radę. A polecę, czemu nie? Znowu to jest głupie, ale no cóż. Fake? Największy na świecie? Faker? Okej. Okay. Znowu nie trafiłem w boosta, co jest ze mną nie tak? Nie trafiam w żadne przyspieszenie, jeszcze demo dostaliśmy teraz, bo chciałem tamtą setę zgarnąć z defa. No nie, no co to ma znaczyć w ogóle? W boosta nie mogę trafić dzisiaj. Gdzie tutaj samochód na to nie ma najmniejszego wpływu, po prostu ja jakiś jestem walnięty. Dobra. Skontrolujmy to. Albo dobra, znowu z powietrza. Wiem, że dla widza lecę, no.
Okej, okay, udało się przestraszyć go i zrobić 50 jeszcze, czy tam bloka na, tak naprawdę. Okej, okay, niech nam odda piłkę teraz. Nie oddał, ale Dominus jest wysoki, to mniej boosta zużywamy. I niestety nie spodziewałem się, że kopnie. Nie no, powinienem to i tak obronić tak naprawdę. Nie tak. Dobra, zaraz to i tak nadrobimy, ale strasznie dużo bramek już w tym meczu widzę, że pada. Jak tak dalej pójdzie, to tutaj będzie dwucyfrowy wynik, po nawet możliwe, że obu stronach. Okej, okay, to było dziwne co najmniej. Zróbmy szybką kontrę. Kurde. Aj, dostaliśmy demo, najgorzej na świecie. Dobra. Przestraszył się, bo się tu zrespiliśmy. Nie udaliśmy się zdemować, przybijamy go. Okej, okay, fajnie sobie przewidziałem, co on zrobi i 7 do 5, a raczej 5 do 7. Okej. Okay. Dobra, przegrane wznowienie, ale nie aż tak bardzo. Tu był... nie ma wygodnej pozycji strzeleckiej, my mamy boosta. Teraz może strzejsuje to. On nie powinien się na to rzucać, chyba że ja się tak wleję jak tutaj, ale się nie spodziewał, że się tak wleję. Fliknąłem, niestety nie zdążyłem całkiem nad nim. Okej, okay, spróbujmy air dribble bumpa z pozdrowieniem dla Bruza, albo nawet nie. Tylko dołem przelecimy pod nim, bo skoczył wysoko. Dobra, to było fajne, fajnie tutaj skontrowaliśmy to, że on wyskoczył. Ja sobie pojadę do defa, może on odda piłę za friko. Dobra, nie kopnął od razu, ale mamy piłę i mamy boosta. Także idealnie. On znowu będzie chciał na raz, dokładnie. I strzelamy na 7 do 7. Ej, fajnie mi się w ogóle jeździ tym Dominusem. Kojarzyło mi się, że nim się tak ciężej drybluje piłką i ciężej robi fliki, ale aktualnie to przyjemniej mi się to robi niż Octane'em, którym najwięcej gram, ale to chyba kwestia takiego wyluzowania trochę bardziej. Bo ogólnie to rankę do fraszy nie będę pykał Dominusem, chyba że jakieś trójki. Spróbujmy go zdemować. To jest niedobre. Mocne wybicie. Podobają mi się te takie mocne uderzenia do minusa. Naprawdę są satysfakcjonujące. Dobra, nie mamy przyśp... O, zrespił jak przyjechaliśmy. Tutaj trzeba go zraszować, dokładnie. Piłka zdąży opaść. I my to strzelamy na 8 do 7 dla nas. Kurde, tak w przerwie meczu mówiłem, że będzie dwucyfrowy wynik. On wygrywał chyba 7-4 i tutaj ładnie skambekowaliśmy w sumie. Dobra, lecimy, nie śpimy. Zbierzmy przyspieszenie, nie dajmy się strzelić, bo to jest teraz najistotniejsze. Dobra, daliśmy sobie strzelić, on sfejkował nas jak, no jak lamusa. Oj, to może się źle skończyć. Ja tutaj podskoczę mimo wszystko. Proszę, wywal się. Demo? Nie udało się go zdemować. Fajnie jakby nam z tego nie strzelił bezpośrednio. Okej. Okay. Nie no, co się stało? Ej, to był akurat scam. Blokowałem tę piłkę, jak to się stało, że to weszło, że zobaczę replay. Aha, utad na replayu nie dotknąłem nawet piłki. Dobra, to się wiele wyjaśniło. Czyli był mikro lag. Dobra, i tak ten mecz możemy wygrać zaraz. Ale widzicie, ledwo co powiedziałem, jakie to było w ogóle potężne dotknięcie. Kurde, chciałem go zdemować. Nie trafiłem go dwa razy demo. I przegramy meczek przez to, że go nie zdemowałem. Typie, podbij piłę. No i nie podbił. Najgorzej na świecie. Kurde, ja tak bardzo nie lubię przegrywać. Strasznie mnie to stiltowało. Ale co do samego samochodu, to się nim naprawdę przyjemnie pykało. Czy generalnie się nim przyjemnie pyka. No tutaj jak widzicie... O, nawet coś takiego na freeplayu od razu siedzi. To znaczy w sumie nie trafiłem, ale że generalnie przyjemnie się nim robi wszystko. Ogólnie autko mogę na pewno bardzo polecić, bardzo przyjemnie się nim gra. I każdy je może sobie za darmo przetestować, więc tutaj nie widzę żadnych przeciwwskazań. Ja nie wiem, prawdę mówiąc kusi mnie powrócić trochę do Dominusa i chyba sobie nim dzisiaj pogram, czy tam w najbliższym czasie nawet. Będę pykał trochę Dominusem, bo jest naprawdę przyjemny i trochę o nim tak naprawdę zapomniałem. A dzisiaj już nie będę przedłużał, oczywiście zachęcam do zostawienia lajka oraz suba. No i co, elo elo.